wspierać go w chorobie, w cierpieniu. Chcemy po ludzku być blisko Niego. Tam, gdzie jest ból, choroba, tam, gdzie jest cierpienie, jakże ważne jest, by był obok człowiek. Ale nade wszystko, by w tym człowieku był Bóg. To Bóg jest tym, który rozdaje, obdarza, który towarzyszy. Dlatego chcemy oddać tę chwilę Bogu. Bo jak za chwilę usłyszymy, oddać trzeba mu życie. Bo Pan Bóg wie, że człowiek jest słaby, upada. Ale to właśnie On, kiedy człowiek oddaje mu wszystko, to za to wszystko daje jeszcze więcej. Odtąd prowadzi mnie, rozpali.
przynoszony przez rodziców u Boga. O wicerze rzymskich legionów. Otwarty na Boga. Mężu modlitwy i ułatwienia. Miłujący Chrystusa. Wielki święty rycerzu. Wzorze odwagi i męstwa. Pełen darów Ducha Świętego. Nieugięty w wierze. Przykładzie pokory i cierpliwości. Naśladowcą Chrystusa cierpiącego. Prześladowany za stałość w wierze. Torturowany za wierność Chrystusowi. Męczony na katowskim kole. Krzyżowany na wzór Chrystusa. Wielki męczenniku. Chlubo prześladowanego Kościoła. Nieustraszone doświadczenie. Patronie prac rycerskich. Wspomożycielu rolników. Opiekunie siodlarzy i rusznikarzy. Ostoją we wszystkich trudności. Przykładzie walki ze złem. Odwracające epidemię. Pokrąco piekielnego smoga. Patronie harcerzy. Orędowniku przed Bogiem. Wzorze doskonałego zwycięstwa. Śpieszący skutecznie z pomocą. Szczególny patronie Anglii i Litwy. Stawiający się za nami u Boga. Przemożny nasz opiekunie. Szczególny nasz patronie opiekunie miasta. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata. Módl się za nami, święty Jerzy, abyśmy się stali dobrymi obietnic Chrystusowa. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, za wstawiennictwem świętego Jerzego dodaj nam siły w walce z naszą słabością. I pozwól nam oczyścić się dokładnie ze smaz naszych grzechów i zajaśnić blaskiem nowego postępowania, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Wystarczy sił na ten prowadzie, na ten prowadzie.
Kiedy rozpoczynamy modlitwę, zawsze prosimy o te trzy cnoty boskie. O wiarę, o nadzieję i miłość. Bo jeśli człowiek ma wiarę, wtedy wzmacnia się jego nadzieja. A kiedy żyje nadzieją, to miłość potrafi zmieniać wszystko. Dlatego też Bóg nie rozmaje mamy. Ale Bóg zna każdego z nas. I wie, kiedy przyjść, kiedy dotknąć, kiedy pocieszyć, kiedy naprawić nadzieję.
Na początku.
Thank you.
Ja wiem, że wszystko jest możliwe. Dlatego się gromadzimy w naszym parafialnym wieczorniku. Wiemy, że modlitwa czyni cuda, ale również wiemy, że trzeba nam się zgadzać z wolą Boga. Ludzkie plany, ludzkie zamierzenia, ale w tym wpisujemy także i Twoją Panie, Bogu. Bo przecież codziennie powtarzamy w modlitwie Ojcze nasz, niech się spełni wola Twoja.
myślę, że każdy z nas dzisiaj w tej modlitwie jest takim aniołem dla Chmiela. Thank you.
Kiedy wsłuchiwaliśmy się w słowa tej piosenki, to właśnie ta myśl nas poprowadziła do winnego grzechu, którym jest sam Jezus. My jesteśmy latoroślami. Im bardziej złączeni jesteśmy z grzechem winnym, im bardziej złączeni jesteśmy z Jezusem Chrystusem, wtedy tym więcej w nas płynie tej żywej wody. I w takiej łączności są rodzice Emila, dziadkowie, którzy wiele razy tutaj modlą się we mszy świętej nabożeństwa. Są tak złączeni z Jezusem Chrystusem, z krzewem innym. To piękne dla dorosłych. Yeah!
Thank you.
czasami obrażają nas uśmiechem, jakiejś bezrzeczywości. Ale jakże ważne w naszym życiu jest błogosławieństwo. Błogosławieństwo samego Boga. Błogosławieństwo tego, co w nas, Boże. To, co czyni nas podobnym do Boga. To nasza dusza, która wyśpiewała tę radość Bożego błogosławieństwa.
To daje siłę u Ciebie, Panie, szukamy. To daje siłę dla codziennego. To daje siłę dla Emila, to daje siłę dla jego rodziców, dla dziadków, dla tych, którzy pomagają. Pomagają tak materialnie, ale nade wszystko potrzebują wsparcia tego duchowego, tego tej modlitwy. Niech dzisiaj czują nasze wsparcie. Niech dzisiaj czują tę nadzieję, którą niesiemy. A tę nadzieję pokładamy w Tobie, Panie. Cały patrzą.
hasło towarzyszy. Niech więc tam gniewie, tam mocno zadziała, w końcu jestem wielkim męczennikiem, który oddał życie dla Chrystusa. Chciałbym podziękować tym aniołom, które są tutaj przede mną. Tym aniołom, które śpiewały duszą i sercem, ale przede wszystkim za ich otwarte, pełne miłości, wzruszenia i takiej melodyjnej ciepłoty wypływającej z ich wiary i miłości. Zatem podziękujmy tym aniołom. Przy wyjściu można się dorzucić do tego, bo będzie potrzeba wiele.